Dzień dobry Państwu, Marcin Górzyński. Chciałbym Państwa powitać w Galerii Mo w Poznaniu, na moim wernisażu fotograficznym. Wystawa ma tytuł A co jeśli, what if A plus B jest mniejsze od A plus B w nawiasie. Niniejszy zbiór zdjęć powstał w ciągu ostatnich 7 lat mojego życia. Jest próbą udowodnienia, że samotność ze swojej natury jest słaba, niezależnie od poziomu wewnętrznej złożoności. Tak jak pojedynczy obraz, choćby był wielowymiarowym majstersztykiem, jest często niepełną, niedokończoną wypowiedzią w porównaniu z umiejętnie dopasowaną parą obrazów. Przy pracy nad materiałem, który prezentuję, odkryłem, że to poszukiwanie podobieństw i niepodobieństw i różnic, zbliżeń, a czasami także i zaprzeczeń w fotografii fascynuje mnie najbardziej. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie jeszcze raz. Zachęcam do obejrzenia wystawy. Bardzo dziękuję. Pewne obrazy są po prostu efektem pewnej chwili, zauważenia pewnych sytuacji i pewnych obrazów, które no, wcześniej nie widziałem. Tak? Choćby ta fotografia jest zrobiona, ja zrobiłem tą fotografię w Hongkongu. To są moje nogi, to jest autoportret moich nóg. Na górze nic nie ma, to znaczy szybie nie odbiła się moja góra. Tak? I w momencie, kiedy to zauważyłem, ustawiłem się tylko równo, żeby być równo z tą miską, czy tak naprawdę kubłem, żeby on pasował do moich nóg i zrobiłem zdjęcie. Tak? I tak powstała ta fotografia. Ten autoportret zrobiłem w bardzo słynnym fotograficznym miejscu w kanionie Kodachrom. Od tego kanionu wzięła się nazwa filmu Kodaka, Kodachrom, dlatego że tam są niebywałe kolory. I te kolory, które tutaj Państwo widzicie na tej fotografii, rzeczywiście tam się pojawiły. Możecie Państwo zupełnie mieć inne odczucia i inne wrażenia. Co innego może być dla Państwa ważne w tych fotografiach i to bym się bardzo cieszył, gdyby tak było. Gdybyście odnajdywali tam zupełnie inne obrazy niż ja widzę. Fotografie są z różnych części świata. Są ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hongkongu, Włoch, Polski, wielu krajów Europy, też z Litwy, Las Vegas na przykład tutaj, czyli Stany Zjednoczone oczywiście są. Wiele tutaj fotografii nie mogłem Państwu pokazać, tak? Ale myślę, że ta próbka tych fotografii, które zrobiłem w ciągu tych 7 lat jest no, na tyle wystarczająca, żebyście Państwo sobie wyrobili zdanie na temat tego, jaką ja fotografię lubię, jaką uprawiam, jaki przekaz dla mnie jest ważny, jakie efekty, jakie uczucia chciałbym wywołać u odbiorcy. Thank you.
Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do obejrzenia wystawy A co jeśli?